Gdzie są te wszystkie tańce jedności, które znałem przed moim narodzeniem? Czy podporządkowałem się mojej pełni, aby stąpać po ziemi? Czy wybrałem zapomnienie, aby urzeczywistnić moje życie? Czy zamieszkałem ludzkie ciało, aby mogło nauczyć się, jak czuć? Jestem tu, by wytańczyć sen w mojej świętej, ludzkiej formie. Aby czcić swoją wyjątkowość i nikogo nie pytać, jak się wpasować. Tańcząc lekcje życia, nauczę się poruszać z gracją. W śnie, w którym nie zapomnę o potencjale rasy ludzkiej. Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest nauczyciel alchemii ruchu, ruchu spontanicznego i pracy z ciałem. Master NLP, certyfikowany trener, ukończył psychologię w Polskim Instytucie DMT. DMT? Co to jest takiego? Witam, Sławek. Cześć. Cześć. Witaj, Jareczku. Witaj. Co to jest to DMT, Sławku? Może się tak kojarzyć niektórym. Dziwnie. Dance Movement Therapy. To jest szkoła, która wykorzystuje jakby ruch i taniec jako formę terapii. Także miałem okazję brać udział w takim rocznym kursie, aby zapoznać się z narzędziami i tą metodą, ale też jakby przez siebie przełożyć tą pracę i siebie bardziej poznać i odkryć. No, ile lat już tak się zajmujesz taką tą pracą? W ogóle skąd się u ciebie to zainteresowanie tym wzięło? Oj, to jest piękna historia i lubię o tym opowiadać, bo zawsze mnie jakoś tak głęboko porusza. Generalnie od paru lat zajmuję się już tą pracą, tym nurtem, tą metodą, tą praktyką, tą sztuką, można tutaj przymiotniki wymieniać. Jednym z takich bardzo ważnych, kluczowych momentów w moim życiu był moment, kiedy byłem na jednej z ceremonii szamańskich i podczas bardzo takiego głębokiego i trudnego procesu, kiedy nie czułem swojego ciała, usłyszałem taki głos: wstań i zacznij tańczyć. A ja sobie tak mówię: co? Zacznij tańczyć? Ale jak? Przecież ja nie mam siły, nie mam w ogóle energii do tego, żeby teraz zacząć, akurat w tym momencie, kiedy coś trudnego się dla mnie dzieje, wstań i tańcz. Tak bardzo dyrektywnie. Więc na tyle, ile dałem rady, wstałem na nogi i zacząłem tańczyć. I wtedy rozpoczął się bardzo piękny taki proces i wygląd. Słyszałem też piękne słowa, które mówiły o tym, że taniec, ruch jest moją medycyną. Jest medycyną, która uzdrawia. Że mam wejść głębiej w tą medycynę, zagłębić się w tą praktykę, zacząć tańczyć. Mnóstwo przychodziło różnych wyglądów, na przykład to, że w momencie, kiedy ja tańczę, to uzdrawiam też każdą istotę, która jest w moim polu. I doświadczałem tego, miałem mnóstwo pięknych wizji. I od tego momentu poddałem się jakby prowadzeniu tej ścieżce.
No ale jak to się stało, że byłeś, pracowałeś w ogóle w jakiejś firmie wcześniej, jak to wyglądało, że nagle po prostu stałeś się terapeutą, nauczycielem tańca? Przecież nie robiłeś tego od zawsze. Tak, tak, zgadza się. No, żeby się odnaleźć w życiu, żeby odnaleźć siebie w życiu, swoją drogę, ścieżkę, którą moja dusza tam sobie wybrała, musiałem się zgubić. No i tak się zgubiłem w swoim życiu. Przez około 30 lat błądziłem bardzo mocno. Miałem normalną pracę, prowadziłem też firmy. Aż w pewnym momencie pamiętam ten taki dzień, kiedy wyszedłem rano na ogród. Miałem piękny ogród, mieliśmy piękny dom z żoną i z dziećmi. Wyszedłem na ogród, spojrzałem na brzozy, które pięknie rosły na ogrodzie. I zacząłem mówić słowa, które nie wiem skąd one przychodziły. Ja do tej pory zastanawiam się, że to nie byłem ja tak naprawdę. I słyszę, jak mówię, że już mam dosyć, że w tym życiu jest coś więcej, że tak naprawdę ja potrzebuję odnaleźć czegoś więcej, że to nie jest koniec mojego życia, że mam dość. Praca, impreza, dom, praca, impreza, dom, praca, impreza, dom. I widziałem, jak przez szereg lat nic w moim życiu się nie zmieniało. Zaczęły przychodzić wglądy, jak zacząłem poruszać się w życiu mechanizmami, którymi poruszali się moi rodzice. I pamiętam, że zawsze jako młody chłopiec powiedziałem, że chcę czegoś więcej, że chcę w życiu jakby odkryć więcej, chcę moje dzieci wychowywać bardziej świadomie i tak dalej. Więc gdzieś tam wewnętrznie ja poczułem wtedy, że dałem taką zgodę na to, że czas się obudzić z tego marazmu. I w tym momencie, jakby na przestrzeni paru dni, paru miesięcy, paru tygodni, zaczęły się pojawiać w mojej przestrzeni, w moim polu różne sytuacje, różni ludzie, różne propozycje, różne możliwości, gdzie ze strachem też. Natomiast było jakieś takie pragnienie wewnętrzne, które mnie pchało i ciągnęło, żeby tam pójść, żeby tego doświadczyć. Pojawiało się coraz więcej możliwości. I gdzieś między innymi po drodze poczułem, że to jest to, że chcę wnosić wartość w życie innych ludzi, chcę pomagać innym ludziom. Na początku oczywiście poczułem, że bardzo chcę pomóc sobie, bo no to jest takie najważniejsze. Powiedziałeś, że miałeś wcześniej normalną pracę. Co to znaczy normalną? Bo też ja też miałem kiedyś pracę. Mówię często, że miałem kiedyś normalną pracę, ale w różnych środowiskach, kiedy teraz rozmawiam o tym, to niektórzy mówią, zaraz, to chyba nie była normalna praca, bo była to praca, której nie lubisz, więc jak możesz mówić, że to jest normalne? Tak, tak, bardzo, bardzo dziękuję Ci, Jareczku, że o tym mówisz, bo to jest bardzo ważne, żeby to gdzieś zaznaczyć, podkreślić. Na tamten moment wydawało mi się, że ona jest normalna, natomiast było w tym wiele złości, wiele wściekłości, wiele takich wewnętrznych konfliktów, czyli coś, co widziałem, że nie wnosi za bardzo wartości w życie innych ludzi, natomiast wszystko jakby podążało, żeby wycisnąć, żeby pieniądz, pęd, coraz więcej, coraz mocniej. Nie były ważne wartości, nie była ważna jakakolwiek misja firmy i tak dalej, tylko to było, żeby tylko jak najwięcej. Czyli można byłoby podzielić to jakby na takie dwa światy, w których żyłeś wcześniej i teraz, w którym żyjesz teraz. Czy ludzie, którzy z tego poprzedniego, starego świata nie zastanawiają się, nie zadają ci czasami pytań, czy ty zwariowałeś, czy coś ci się stało, czemu tak? Dziecko kwiat może jakieś, może hippies trochę, jak to jest? Bo wcześniej ja też pamiętam, że jak ciebie poznałem na pierwszy raz, to jeszcze tak, to przed laty, to troszeczkę inaczej też wyglądało. Dzisiaj masz brodę, nosisz kapelusz, ubierasz się inaczej. Kiedyś nosiłeś takie ciasne spodnie, miałeś włosy nażelowane, przyjechałeś BMW-cą taką, no przecież pamiętam to. I jak to powiedz? Tak, tak. Ja, wiesz co, kiedy patrzę teraz na to, jestem bardzo wdzięczny za te piękne lata, za te wszystkie przyjaźnie. Teraz widzę, ile one wartości w moje życie wnosiły, ile mnie nauczyły. Ile mogłem przez to siebie doświadczać. Dopiero teraz wyciągam piękne lekcje z tego. Natomiast w momencie takiej mojej przemiany, czy transformacji, czy przebudzania się, czy patrzenia troszeczkę szerzej,
bardziej świadomie. No, był taki moment, że straciliśmy z żoną dużo relacji. I na początku było nam troszeczkę przykro, było to takim dużym wyzwaniem. Natomiast pojawiło się w naszym polu bardzo dużo pięknych, cudownych istot. I tych istot coraz więcej się pojawia, coraz więcej pojawiają się nowe relacje, nowe przyjaźnie. A niektórzy mówią, jakieś... niektórzy mówią, że właśnie to tak się dzieje, że wibracja się dostosowuje i te osoby, które nie wibrują z tobą, odchodzą, a te, które wibrują z tobą, mają podobną wibrację, przyciągasz do siebie. Czy tak trochę czułeś to? Tak, tak. Ja teraz wcześniej nie byłem tego świadomy, natomiast teraz jak najbardziej tak to działa, że w momencie, kiedy ja pracuję nad swoją wibracją, nad swoją energią i ta energia wzrasta, moja świadomość wzrasta, to przyciągam ludzi, którzy właśnie tą samą energią, z tą samą energią gdzieś się poruszają i daję temu zgodę, że okej, Jan Paweł II powiedział piękne słowa, które bardzo pięknie mnie uchwyciły pewien taki obszar relacyjny. On powiedział tak, że ludzie są nam dani i zadani. Jan Paweł II o tym powiedział. Ja mówię, wow, jakie to jest jedno zdanie, które po prostu robi tyle pięknego uzdrowienia w relacjach, bo ja bardzo też się przywiązywałem do relacji, bardzo dawałem serce i to też był jakiś tam obszar do transformacji, do uzdrowienia we mnie oczywiście. Natomiast i bardzo też cierpiałem, jeżeli jakaś relacja się kończyła, to bardzo też cierpiałem i to przeżywałem bardzo głęboko. Natomiast jak usłyszałem te słowa, mówię, wow, dziękuję, czyli po prostu tak, czasami ktoś jest mi dany, a czasami ktoś jest zadany, czasami ktoś się pojawia, bo jest moim nauczycielem, czegoś mnie chce nauczyć, uczymy się wzajemnie, niekoniecznie musimy o tym od razu wiedzieć, a czasami po prostu ktoś jest i podążamy wspólnie razem przez jakiś okres czasu, prawda? Tak, i to jest tak. To jest cudowne. Niektórzy mogą się zastanawiać właśnie, czy rzeczywiście, bo... na taki styl życia, jaki ty prowadzisz, jaki teraz propagujesz, może być też zachęcający, może być tak niektórych odstraszający, ale tak czy inaczej niektórzy mogą się zastanawiać nad tą stratą, czy zostawienie starych schematów, wyjście z tych starych schematów, rzucenie pracy, czy to nie wiąże się na przykład z jakąś katastrofą. Trochę się boją, pojawia się taki element strachu przed tym, że na przykład nie będzie pieniędzy, że czy to jest tak, że jak wyszedłeś z tego świata, gdzie po prostu pracowałeś w korporacji, czy tam w firmie jakiejś i zacząłeś żyć w sposób, w którym się spełniasz i dzięki któremu jesteś po prostu szczęśliwy. Czyli krótko mówiąc, robisz to, co kochasz. Czy można to pogodzić, że jednak starcza się na jedzenie i jesteś szczęśliwym człowiekiem, mimo tego, że nie pracujesz w takiej pracy, którą wcześniej nazwałeś jako dobrą, fajną pracą? Mhm. Wiesz co, cały czas mi towarzyszy takie zdanie, które ze mną jakby bardzo wibruje i bardzo mnie wspiera, że aby otworzyć, że aby zrobić miejsce na nowe, trzeba też umieć pozwolić odejść temu staremu. I to nie jest tylko jednorazowy proces. Być może to jest też jakieś takie moje wyzwanie, ja w tym też coś widzę takiego pięknego i mądrego dla siebie, że co jakiś czas pojawiają się takie sytuacje, kiedy Wszechświat mi mówi, okej, Sławomir, słuchaj, teraz tak, tutaj już nasyciliśmy się tyle, ile mogliśmy, teraz aby na coś nowego się otworzyć, czas, aby to już puścić, zostawić, oddać to stare, prawda? Więc ja wiem i czasami nie jest to łatwe, czasami przywiązanie jest aż tak wielkie, że sama myśl o tym, że coś muszę zostawić, coś muszę oddać, coś muszę uwolnić, sprawia nam ból, sprawia nam w jakiś sposób cierpienie. Sam tego doświadczałem. Natomiast w konsekwencji, kiedy już pozwolimy sobie na to puszczenie, okazuje się, że jest tam tyle wolności, tyle mądrości, tyle spełnienia i tyle nowego może do nas wtedy przyjść. Słuchaj, to jest tak jak ze szklanką wody, prawda? Jeżeli mamy szklankę wody pełną, czy tam dolejesz więcej wody? No nie, będzie się to po prostu przelewało. No ale czy też to nie jest troszkę tak, że mówisz, że wychodzisz na przykład, wyszedłeś ze strefy komfortu, bo miałeś pracę, tak? Ale troszkę też ta strefa komfortu była taką strefą, w której się źle czułeś, więc nie do końca ona była tą strefą komfortu i po prostu chcę powiedzieć, że może właśnie przyszedł taki moment, że poczułeś, że nie jesteś szczęśliwy i że to nie jest to, co byś chciał robić.
Wiesz co, to było bardzo nieuświadomione. Ja to bardzo czułem w ciele, bardzo czułem w środku wewnętrznie konflikt. I to był taki moment, że po prostu pokazały się w moim życiu też używki, no bo wiadomo, trzeba było ten konflikt zagłuszyć w jakiś sposób, prawda? Żeby to aż po prostu nie przytłaczało mnie za bardzo. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym wychodzeniu ze strefy komfortu, ja widzę, też po sobie widzę, ale też po uczestnikach różnych warsztatów, czy też pracy indywidualnej, że czasami jesteśmy tak bardzo przywiązani w tym cierpieniu, w tym bólu, w tej niewygodzie, w tym dyskomforcie, że aż jest nam wygodnie. Poczujemy się bezpiecznie, więc okej, dobra, ja wolę, żeby mnie troszeczkę tam pobolało, ale ja to znam, ja już to cierpienie znam i wiem, jakie ono jest, wiem, jak mam sobie z nim poradzić, że jak zaboli, to wezmę tableteczkę, albo wypiję sobie kieliszek, albo pójdę gdzieś tam z kimś sobie pogadać i po prostu zapomnę na moment, ale znam to. Natomiast po drugiej stronie, kiedy coś mam uwolnić, zostawić, ja tego nie znam. Nie wiem, co tam do mnie przyjdzie, nie wiem, co się pojawi, czy będą tam kolejne wyzwania, czy znowu będzie trudno. Ja nie wiem, co tam będzie. Natomiast tam, po tej drugiej stronie, kiedy dajemy sobie, oczywiście ja czuję, że musi być ta wewnętrzna zgoda w sobie, to nie może pójść z umysłu, to musi być wewnętrzna zgoda w sobie. Dzieje się magia, dzieją się cuda. I mógłbym tutaj przyprowadzić mnóstwo ludzi, którzy po prostu potwierdziliby właśnie to, o czym mówię teraz. Słuchaj, tutaj tak spojrzałem na ciebie teraz i tak widzę, że mamy podobne tło, tylko ty masz prawdziwe, ja mam sztuczne, bo ja mam dodane tło takie do studia, ale ty masz prawdziwe. Ty lubisz tak przebywać w takich miejscach, co? Bardzo, bardzo lubię. Ja czuję, że tym bardziej w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym momencie, bardzo ważnym momencie naszego wszechświata, naszej Ziemi, ludzkości, bardzo ważne jest, żeby jak najczęściej przebywać w naturze. Zobaczmy, jak miasta coraz bardziej teraz zaczynają, jakby rezygnują z tych betonów i zaczynają wprowadzać coraz więcej zieleni. To jest bardzo ważne. I ja czuję, że teraz, kiedy był taki moment odosobnienia, bardzo trudny dla wielu osób, ja czułem i bardzo to poczułem, że bardzo ważną i najważniejszą medycyną na ten moment jest natura. Jest natura. Ja non-stop prawie przebywałem w naturze, przytulałem się do drzew, słuchaj, rozmawiałem z tymi drzewami, rozmawiałem z ptakami, ze zwierzętami, nagle wiesz, gdzieś leżę na jakiejś polance, jakaś sarenka przybiega i ze mną rozmawia. I oczywiście teraz ktoś może się dziwić, co? Sławomir, rozmawiasz z ptakami? Rozmawiasz ze zwierzętami? Tak, rozmawiam. Rozmawiam z duchami tych zwierząt, z duchami tych drzew. I tam jest tyle opowieści, tyle historii, tyle do wysłuchania i do opowiedzenia również, że naprawdę jest to robić. No właśnie, to jest ciekawe, bo ty mówiłeś mi wcześniej o tym, że robisz też szałasy potów, robisz też vision questy. I to tak właśnie trochę już tak trąca szamanizmem i trochę tak kulturami Indian, bo też wiem, że robisz szałasy potów w tradycjach, które mają swoją historię. Może powiedz coś więcej na ten temat, jak to działa? Tak, tak. Skoro nawiązaliśmy do natury, to może troszeczkę nadmienię o Vision Quest. Vision Quest, który bardzo często wykorzystuję razem z moją żoną, z którą współprowadzimy również warsztaty, wykorzystuję tą praktykę właśnie na takich spotkaniach. Vision Quest to jest nic innego jak wyjście po wizję w naturę. To jest praktyka pochodząca właśnie od Indian Ameryki Północnej. Myślę, że tu nawet nie ma co określać, skąd ona konkretnie pochodzi, bo myślę, że każda gdzieś tam historia, tradycja naszych przodków sięga takich doświadczeń. Natomiast oni, Indianie, bardzo często w momencie, kiedy mieli jakieś trudne momenty w plemieniu, kiedy szukali odpowiedzi na trudne pytania życiowe, kiedy coś ważnego się wydarzało i potrzebowali jakichś wglądów, jakichś wizji, wychodzili wtedy do natury bez jedzenia, bez picia i tak długo przebywali w naturze, rozmawiając z duchami natury, aż otrzymywali odpowiedź. Oczywiście tutaj w Polsce jest bardzo dużo różnych spotkań, vision questów połączonych z szałasami potów, ale też z różnymi innymi praktykami. Ja natomiast chcę podzielić, jakby dzielę się tą praktyką, chociaż troszeczkę, chociaż żeby troszeczkę
każdy z uczestników mógł doświadczyć tego i bardzo często się okazuje, że to zmienia w ogóle podejście u uczestników w kontakcie z naturą, że nagle 2 godziny przebywania samemu, bez telefonu, bez picia, bez jedzenia, bez żadnych dystraktorów, te 2 godziny przebywania w naturze daje im mnóstwo odpowiedzi na ich życiowe pytania. I bardzo często, ja te wyżej questy robię często przed szałasami potów. I ostatnio na przykład była taka istotka, która mówi: słuchaj Sławek, ja już nie muszę wchodzić do szałasu potu, bo już wszystko wiem. Znaczy, wszystko wiem, dostałem tyle odpowiedzi, tyle wglądów pięknych na swoje pytania, na to, co mnie poruszało i gdzieś tam miotałem się, że po prostu mam wszystko. Na ten moment w swoim życiu mam wszystko. Także to jest bardzo piękna praktyka. Jest taka nauka dendroterapia, która mówi o tym, że drzewa leczą. Tam, jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby poczytać, można się wczytać tam głębiej. Są Czy to drzewa... jest elementem tych Vision Questów, właśnie te tak, prace z drzewami? Tak, jak ja teraz z tobą rozmawiam, idziemy do natury i rozmawiam z drzewem. Nauczyłem się też pięknej praktyki od Ewy, takiej pięknej, cudownej istoty, która jest szeptuchą, która mi pokazała, jak pięknie można wchodzić w relacje z roślinami. Ona podchodzi do roślinki i przedstawia się. Cześć Brzoza, mam na imię Sławomir. Cześć, co u ciebie? I to jest cudowne budowanie relacji, słuchajcie. I bardzo często, kiedy wchodzimy w taką relację z naturą, dostajemy mnóstwo odpowiedzi. Czasami to są piękne jakieś obrazy, piękne wglądy. Czasami ptaszek, który przyleci, wiesz, usiądzie na drzewie, zaczyna śpiewać melodię, która po prostu zaczyna w nas poruszać pewne emocje i uczucia i czujemy, że zaczynamy coś uwalniać. Ja czuję, Jaryszku, że ty doskonale wiesz o tym, bo też często wspominałeś o tej naturze, że ona jest tak bardzo cudowna i tak bardzo fajnie jest po prostu pójść i wejść w relację z nią. No ja wiem, ja chciałem zainteresować właśnie trochę naszych słuchaczy właśnie w ten sposób i tak. Myślę, że taki Vision Quest to jest też świetny sposób na spędzenie czasu, bo z tego, co sam po sobie widzę i jakby lata, które prowadziły mnie do miejsca, w którym jestem ostatnie, też wiązały się z tym, że człowiek jednak szuka jakiejś takiej ulgi od tego ciężaru, który gdzieś tam egzystencjalnego, który gdzieś tam się może pojawić u niektórych, który tak naprawdę też prowadzi do tego wyzwolenia, do tego uwolnienia się, do tego porzucenia starych schematów i właśnie często jest tak, że człowiek nie wie, gdzie szukać. I tak jak powiedziałeś wcześniej, wspomniałeś, szuka tego w używkach, gdzieś tam te emocje, ten stres gdzieś tam zalewa alkoholem czy jakimiś tam używkami, które otumaniają i wraca później do starego tak naprawdę z jeszcze większym bagażem tego smutku. A tutaj wychodzimy do czegoś w ogóle zupełnie nowego, to jest przebywanie samo z naturą, w moim przypadku było takim przebywaniem jak w sanatorium, można powiedzieć nawet, takim sposobem na odnalezienie głębokiego spokoju, szczęścia, gdzie żadna dyskoteka, żadna używka do tej pory jakakolwiek nie dała mi tego, co właśnie dało mi po prostu zwykły spacer po lesie. Tak. Ja teraz nie pamiętam, który kraj, ale ostatnio gdzieś wleciała mi taka informacja, że jakiś kraj, lekarze z jakiegoś kraju zaczynają przepisywać spacery do lasu, przytulanie się do drzew. I też słyszę, że coraz więcej lekarzy, którzy są bardziej jakby świadomi i świadomie podchodzą do pracy z pacjentami, też zalecają po prostu przebywanie w naturze. No a jak... Spójrz na przykład... A jak z tymi szałasami? Bo ja wiem, że ty organizujesz szałasy. Miałem okazję widzieć, doświadczać i też chciałbym zapytać się ciebie. Może powiedz naszym widzom, czym to jest taki szałas? Najlepiej doświadczyć. Najlepiej doświadczyć. Oczywiście, jeżeli ciebie to woła, jeżeli czujesz takie wewnętrzne zaproszenie do spotkania się z tym. Szałas potu wywodzi się z tradycji Ameryki Północnej i Południowej. U nas takimi szałasami były banie słowiańskie, pewnie większość z nas słyszała też. Sama ceremonia, ona jest tak naprawdę ceremonią żywiołów, spotkaniem z duchami żywiołów, z ziemią, z ogniem, z wodą i z powietrzem. I przy wsparciu właśnie pracy z tymi żywiołami, przy wsparciu z duchami kierunków, żywiołów, ale też naszych przewodników, duchów zwierząt, czy naszych opiekunów,
spotykamy się ze wszystkimi naszymi relacjami. Czyli w cudzysłowie wchodzimy nadzy do łona Matki Ziemi po to, żeby na nowo jakby przeżyć swoje narodziny, swoje życie, spotkać się z takim momentem, ja to nazywam szamańskiej śmierci, czyli umierania, czyli oddania tego, co już nam w życiu nie służy. Czasami są to jakieś relacje, które, z którymi jesteśmy bardzo silnie połączeni, a bardzo nas obciążają energetycznie. Czasami są to jakieś nasze przekonania, jakieś mechanizmy, które trudno nam się tego pozbyć. Czasami są to jakieś nałogi. A oddajemy to po to, żeby się na nowo narodzić. Czasami też wchodzimy z intencją, możemy wchodzić też z intencją dla innych, dla naszych bliskich. To jest sauna, tak? To jest sauna zrobiona w tradycji Indian, czyli zrobiona z gałęzi, gdzie jest w środku ognisko. Tak, tak. No ja popłynąłem od razu dalej, bo mnie to po prostu tak bardzo fascynuje. Jestem tak zakochany w tej praktyce i widzę wśród uczestników, później dostaję dużo też wiadomości, ile pięknych uzdrowień dla tych osób jest. Dlatego ja już po prostu, wiesz, gdzieś tam już jestem dalej. Tak, ale dla osób, które nigdy w życiu w tym się nie spotkały, jest to po prostu indiańska sauna. Indiańska sauna zbudowana z gałęzi, wszystko jest naturalne, nawet później te gałęzie jakby w formie tej kopuły, one są budowane, one są przykrywane później kocami, te koce są wełniane. Także wszystko jest budowane zgodnie z tradycją i przygotowywane tak jak w zależności od jakiej tradycji tam podążasz, prawda? No ja miałem kiedyś możliwość uczestnictwa w takim szałasie i wiem, że jest bardzo gorąco. No, zdarza się tak, że słyszałem takie sytuacje, zresztą sam widziałem, jak niektórzy już nurkują, bo niżej jest troszkę chłodniej, ale jak już jest naprawdę gorąco i tam dolewana jest ta woda, para, bo to w takim szałasie jest ogromna ilość ciepła, ogromna ilość pary wodnej, no to się trudno, czy niektórzy mają nawet trudność oddychania i przetrwanie w takich warunkach, to jest też jakby wzniecenie w sobie takich potencjałów siły, ale też pewnego rodzaju doświadczenie, nazwałbym nawet doświadczenie trochę nawet można by określić jako psychodeliczne wręcz. I takie doświadczenie nie dla niektórych jest bardzo trudne. Słyszałem, widziałem takie sytuacje, gdzie ktoś próbował wypełzać pod szałasem, uciekać, zniszczył ten szałas, bo podkopał się, żeby wyjść stamtąd, żeby uciec, bo nie dało się inaczej. Wszystko zależy, z jakimi historiami przychodzimy, z jakimi się spotykamy. I tak, oczywiście zdarzały się. Ja sam przyznaję, miałem kiedyś, jak byłem uczestnikiem, taki moment. Był to tak bardzo wymagający szałas, tak bardzo trudny dla mnie. Spotkania z takimi bardzo trudnymi momentami w moim życiu. Wiesz, intencja była bardzo, ja do końca chyba tej intencji nie byłem świadomy. I był taki moment, że po prostu chciałem uciec z szałasu. Natomiast w pewnym momencie chwyciłem się, że to już jest forma ucieczki, że jeżeli teraz ucieknę, to będę przez całe życie uciekał, prawda? Dlatego przeprosiłem jakby wszystkich uczestników, przeprosiłem jakby ducha tej ceremonii, że takie coś się w moim polu pojawiało. Przyjąłem to jako piękną lekcję, to doświadczenie. Dziękuję za to. Obiecuję, że next time po prostu będę bardziej wytrwały. Czyli szałas to nie jest tylko sama sauna, to też jest właśnie praca z emocjami, z różnymi programami, tak, które mamy gdzieś, tak, często nieuświadomionymi, które mogą, tak, w trakcie takiego spotkania sobie wyjść na światło dzienne, możemy je zaobserwować, możemy je uwolnić, co tak naprawdę przekłada się na jakość naszego życia i na nasze zdrowie. Tak, 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 dokładnie tak. Słuchaj, to jest medycyna, czyli to te praktyki, te tradycje działają uzdrawiająco, one nie leczą tak jak zachodni lekarze, żeby tylko zaleczyć jakiś objaw, one głęboko uzdrawiają. I to okazuje się, że to pracuje nie tylko w nas, ale również w naszym polu, w którym się poruszamy, w naszym systemie rodzinnym. Bardzo często, teraz ostatnio było nawet takie, dostaliśmy z Ewą informację od jednej z uczestniczek, która mówiła, że to, co ona przeżywała w trakcie tego spotkania,
to samo przeżywał jej syn, prawda? Później on, że to było po prostu dla niej niesamowitym zaskoczeniem, że tą pracę, którą ona wykonywała, miała taki wpływ na to pole w jej systemie rodzinnym, że również jej syn to bardzo głęboko przeżywał. Były takie sytuacje, kiedy uczestniczka wchodziła na przykład z intencją dla swojej córki, która nie mogła zajść w ciążę. I się okazywało na przykład, że wcześniej przez wiele, wiele lat pracując farmakologicznie z różnymi lekarzami, biorąc różne lekarstwa, nie pomagało nic. Natomiast po 2 tygodniach od wejścia od tego szałasu, nagle córka zachodzi w ciążę. Słuchaj, wiesz, no oczywiście ktoś może powiedzieć przypadek, natomiast ja temu głęboko ufam, że tak, tak ta prawdziwa intencja płynąca prosto z serca, wejścia w kontakt, wiesz, z naturą, z wszechświatem, z tą piękną wibracją, bo przecież wiemy doskonale, że wszyscy jesteśmy połączeni, więc spowodowała, że gdzieś ta energia popłynęła właśnie uzdrawiając pewne części pola, pewien system. Dobrze, Sławek, kolejny temat, myślę, że jak powiem to słowo, to się uśmiechniesz. Rapesito. Ha! Rapesito, Jareczku, okej. Okay. Pytaj. Rapesito. Co to jest rapesito? Jak wygląda praca twoja z rapesito? Jak długo pracujesz z rapesito? Dobrze, rapę to jest... Medycyna rapy jest bardzo podobna do naszej polskiej tabaki konsystencją, natomiast w skład tej medycyny, tego proszku wchodzi w szczególności większy procent to jest tytoń, to jest mapacho, tytoń dziko rosnący w Amazonii, on jest albo palony, albo krużony i później ten popiół jest do tego proszku wsypywany, do tego są dodawane różne liście, korzenie roślin, kwiaty. To jest 100% naturalny środek. Środek nazywa się rapę i jest on przygotowywany przez rdzenne plemienia Ameryki Południowej, Brazylia, Peru. Ja akurat z tych regionów korzystam z tej medycyny. Coś jeszcze? Zapomniałem o czymś? To Jareczku? Znaczy według definicji, bo ja tak znam na pamięć tę definicję. Jest to medycyna powstająca przez zmielenie moździerzem liści tytoniów i innych roślin uzdrawiających do konsystencji pyłu, wdmuchiwana za pomocą bambusowej rurki do obu nozdrzy. Może tego zabrakło, że tak to wygląda. Bo tutaj tabakę się wciąga tutaj samemu do nosa, a tutaj jednak ktoś to wdmuchuje i też może też to być związane z jakimś procesem, z oczyszczeniem, ale taką jedną z takich ważniejszych rzeczy, które się nasuwają, no to nie jest substancja, która byłaby jakąś narkotyczną, czy zakazaną, czy nielegalną. Jest to po prostu tytoń, tak, z domieszką różnych roślin, który tak naprawdę bardzo oczyszcza i dobrze jest go robić świadomie. Tak, tak. Dziękuję Ci, Jareczku, za tą definicję, bo ona tak dopełniła to, o czym mówiłem. Zgadza się. I ja opowiem może takie swoje jedno z pierwszych doświadczeń, kiedy miałem taką aplikację właśnie tej medycyny, tego rapę. I tak mocno, intensywnie na poziomie fizycznym, ale też energetycznym, mentalnym przeżywałem to doświadczenie. I cały czas tylko pamiętam te słowa, które powtarzałem. To nie jest dla mnie, nigdy więcej to nie jest dla mnie. Pojawiły się konwulsje, wymioty, całe ciało się spociło, byłem mokrutki. Miałem tylko cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, że już chcę, żeby to już się skończyło, już to się skończyło. I pamiętam, jak właśnie mój przyjaciel powiedział, słuchaj, kiedyś doświadczając bardzo głęboko właśnie medycyny, szaman podszedł do niego i powiedział, jeżeli tak trudno czegoś doświadczasz, tej medycyny, to znaczy, że to jest twoja medycyna. I coś w tym momencie mi klikło, coś mi takiego klikło, że okej, czyli być może jakaś część mnie po prostu chce uciekać, chce się wycofać, nie chce tego spotkania, nie chce tej pracy, dlatego że się boi, może nie chce być po prostu rozpoznana w jakiś sposób. No tak, czyli to znaczy ja tak obserwuję też, bo to ja też próbowałem i też doświadczyłem tej medycyny. Jest to dla mnie doskonałe narzędzie do pracy z umysłem, do pracy z emocjami przede wszystkim też, tak, które potrafi wyciszyć. Ja tak moje takie doświadczenie jest o tyle specyficzne, że ja po prostu zauważyłem ten potencjał, taki stan, który jest określany, może w języku angielskim użyję, to jest taki stan no-mindowy, czyli stan taki bez myśli, bez umysłu. To jest taki stan, w którym możemy się znaleźć przez sekundę, przez nawet pół sekundy po takiej aplikacji. Podobny troszkę jest ten stan do takiego momentu,
momentu, jakbyśmy stali na molo nad wodą i ktoś znienacka by nas zepchnął do tej wody. I wpadamy do takiej, i ten moment lotu, ten moment wpadania do tej zimnej wody jest takim momentem, w którym nie ma problemów, nie ma żadnych myśli, nie ma żadnych strapień, nie ma żadnych emocji. Po prostu wtedy jesteś tylko w tu i teraz. Jesteś tak zanurzony w tu i teraz, że ten moment po prostu może się nawet wydłużyć do takiego, niektórzy mają takie odczucie, że ten moment się może rozciągnąć w czasie, że ten czas jest elastyczny. I to doświadczenie czasami zdarzało mi się na przykład, że trwało pół sekundy i ono miało ogromną wartość terapeutyczną, ale były takie momenty, że były takie aplikacje, które trwały nawet minutę, nawet czasami dłużej. U niektórych to nawet się przeciąga w czasie. Też obserwuję jakby, jak się pojawia coraz częściej w różnych kręgach, w różnych miejscach ta medycyna. Bardzo ważne, kiedyś też, ja pamiętam jeszcze chyba w dżungli, jak byłem, to mi szaman jeden powiedział, że bardzo ważny jest umiar i umiar to szacunek. Że to jest jakby tak połączone. Umiar równa się szacunek. Czyli właśnie traktowanie tego z szacunkiem, to znaczy też nie robienie tego byle gdzie, byle z kim i co chwilę. Miałem takie doświadczenia wielokrotnie, że niektórzy płaczą na przykład. Tak, wiesz co, ta medycyna, ty chyba wspomniałeś o tym, że ona też, ta medycyna bardzo działa i współpracuje, uwalnia dużo emocji. I słuchaj, to i też poprzez tą pracę terapeutyczną z ruchem, z tańcem widzę i też poprzez tą pracę, czy poprzez szałasy potu, poprzez te ceremonie rapę, że ta medycyna uwalnia z naszego ciała, porusza czasami bardzo głęboko nieuświadomione jakieś emocje, które gdzieś tam mamy pochowane, jakieś uczucia. I często właśnie się zdarza, że ten fizyczny odruch wymiotny oczyszczenia, on jest niczym innym, jak tylko uwolnieniem jakiejś energii, która już w naszym ciele była i nam nie służyła. Oczywiście, jeżeli mamy tylko na to zgodę, pojawiają się różnego rodzaju emocje, uczucia. Bardzo często też uczestnicy na przemian albo płaczą, albo się śmieją. Czasami uwalniają coś poprzez głos. Czasami jest taka potrzeba właśnie wyrazić, mamy powiedzmy jakąś złość, jakąś wściekłość w jakiejś relacji, którą po prostu mamy głęboko skitraną, która nam nie pozwala oczyścić tej relacji. I potrzebujemy takiej przestrzeni właśnie, żeby to wyrazić. Możemy oczywiście napisać list, później ten list spalić jako taką intencję uwolnienia, oczyszczenia. Natomiast też często mamy to w ciele, bardzo głęboko w tej pamięci komórkowej i chodzi o to właśnie, żeby uwolnić to. I poprzez głos, poprzez te okazanie uczuć, emocji, uwalniamy i oczyszczamy, w ten sposób uzdrawiamy. Wiesz, bo niektórzy, jakby tą relację. Niektóre osoby, które nigdy nie słyszały o czymś takim lub nie próbowały, no to mogą się zastanawiać, że to jest jakieś szaleństwo, że to jest jakaś używka, że po co to się robi w ogóle. I tak naprawdę przede wszystkim jakby tutaj trzeba też zwrócić uwagę, tak mi się wydaje, że na to, że tak naprawdę to działa, że to jest takie pragmatyczne, bardzo, bardzo przydatne i narzędzie, które rzeczywiście może pomóc zajrzeć w przestrzenie, których nie mamy świadomości, bo ja na przykład jak widziałem osoby, które gdzieś tam podczas takiego doświadczenia płaczą, nie tylko płaczą, bo niektórzy się też śmieją, niektórzy mają wymioty, ale chodzi o to, że jakby nagle zdają sobie sprawę, że cały czas jakby szli przez życie na takim spięciu, że nawet nie wiedzieli o tym, że nie byli świadomi tego, że są tak spięci i w momencie, kiedy ktoś ich zepchnął z tego mola, że kiedy oni się na chwilę zatrzymali, tak, to te spięcie na chwilę puściło i razem z tym otwarciem, z tym złamaniem tej blokady wyleciało mnóstwo smutku, mnóstwo jakiegoś tam potencjału, który być może nawet szkodził naszemu zdrowiu. I po czymś takim, że jak się czuje w ogóle totalnie oczyszczony, zupełnie jak nowy, jak zresetowany do ustawień fabrycznych, prawda? Tak, tak, zgadza się. Najważniejsze też w tym wszystkim jest poczuć, czy na pewno to jest przestrzeń i ten czas, ten moment na spotkanie z tą praktyką, z tą medycyną. Poczuć, jaką ja mam intencję do tego, prawda? Ważnym elementem też jest poczuć, do kogo ja idę z taką pracą. To też jest bardzo ważny element, żeby też być ostrożnym i uważnym na to, kto ci podaje taką medycynę. To jest moje też doświadczenie, też spotkałem się z wieloma takimi sytuacjami, że to też nie było do końca dobrym pomysłem,
Więc dla każdego uczestnika, każdy, kto nas słucha, słuchajcie, pierwszy raz o tym słyszycie, miejcie gdzieś tam na uważności to, że poczuj głęboko w sobie, czy aby na pewno pracy. Jeżeli tak, to gdzie mnie to zaprasza, gdzie mnie to woła, żeby podstawa, żeby we wszystkim, w każdej praktyce, kiedy dotykamy swoich bardzo intymnych czasami historii, żebyśmy czuli się bezpiecznie. To jest podstawa tej pracy terapeutycznej. Sławku, jeszcze chciałbym Cię zapytać o oddech, bo tutaj zaczęliśmy rozmawiać właśnie o rapę. Rapę się wiąże z tym, że na chwilę wstrzymujemy ten oddech podczas dmuchnięcia, tak, bo tego nie powiedzieliśmy w sumie, ale oddech przywracamy i w ten momencie jakby wpadamy na nowe tory. Ty zacząłeś pracować z oddechem. Jakiś czas temu opowiadałeś mi o tym, że znalazłeś tą metodę Wim Hofa. Czym jest ta metoda? Jak ty doświadczyłeś tego działania, tej metody? Opowiadałeś mi też, że praktykujesz to codziennie rano i bardzo to energetyzuje twoje ciało. Powiedz coś na ten temat. Praktyka, którą ja wykonywałem, polegała na oddechu, czyli swobodnym, naturalnym oddechu, uświadomionym, czyli na początku uświadamiałem sobie po prostu, jaką częścią ciała ja oddycham. Czy oddycham gardłem, czy oddycham klatką, czy oddycham przeponą. Ja miałem oddech bardzo zamknięty tutaj w klatce swojego czasu, natomiast no, praca, którą wykonałem, spowodowała to, że bardzo już świadomie i z dużą obecnością oddycham przeponą. Bardzo uwalniało to i rozluźniało ciało. Później zapraszałem też taki moment oddechu ognia, po to, żeby właśnie zhiperwentylować swoje ciało. Ten oddech polega na tym, że bierzesz wdech do przepony i w szybkim tempie po prostu wypychasz to powietrze ze swojej przepony. I tak przerobiłem ja tam miałem określony czas. A dodatkowo jeszcze dołączałem różne techniki oddechowe, które gdzieś tam intuicyjnie mi przychodziły. I po tej praktyce oddechowej robiłem zimne prysznice. To, co poczułem, to bardzo wzrosła świadomość mojego ciała, bardzo połączyłem się ze swoim ciałem, kondycja wzrosła bardzo mocno, też oddech się poprawił, jakość oddechu, ale jakość też przechodzenia, przeżywania całego dnia. Słuchajcie, to było niesamowite, że z inną energią czułem, że po prostu te praktyka, te oddechy, te zimne prysznice powodują, że mam więcej energii w ciągu dnia. Dużo przychodziło różnych inspiracji, jakby kreatywność się zwiększyła, świadomość się powiększyła, bardzo dużo plusów. I teraz jak rozmawiam z osobami, którym polecam i opowiadam o tej praktyce, których zachęcam, albo też którymi się dzielę podczas moich warsztatów, bardzo często te doświadczenia, to co przeżywają, pokrywa się z tymi moimi doświadczeniami. No super, dzięki Sławku, bardzo interesujące to jest. Myślę, że zachęciłeś na pewno wiele osób do tego, żeby spróbowały tej metody. Ja szczerze mówiąc nie lubię zimnych pryszniców, ale powiem, że próbowałem. Jarku, ja też Jarku nie lubiłem, naprawdę. Uwierz mi, do tej pory mam tak, że jak przychodzi ten moment pod prysznicem, że mam z ciepłej przekręcić na zimne, to po prostu chwilę się jeszcze zastanawiam. Natomiast te profity, które daje to doświadczenie, ta praktyka, to doświadczanie swojego ciała, są tak wielkie i tak ogromne, że za każdym razem jest po prostu aż pragnienie i chęć doświadczania tego. Tak, tak, ale ty tak w ramach wyjaśnienia, czyli polewasz swoje ciało zimną wodą, ale nie głowę, tylko same całe ciało, tak? Poza głową. Wiesz co, początki były takie, że brałem ciepły prysznic, normalnie ciepły prysznic po to, żeby się umyć. Później zaczynałem polewać zimną wodę od stóp i coraz wyżej. Każdego dnia pozwalałem sobie coraz wyżej, aż doszedłem do tego momentu, żeby polać siebie całe swoje ciało. Teraz jest tak, że praktycznie wchodzę pod prysznic i zaczynam polewać od pleców. Ja też troszeczkę na ten temat czytałem i wiem, że doświadczenia ludzi, którzy to robili, jakby zmierzają ku temu, żeby jakby przedstawiają dowód na to, że rzeczywiście to
pomaga w naszym zdrowiu, czyli hartuje nas troszeczkę nawet. Tak, i tutaj tak. To nie tylko energetyzuje, ale hartuje, że człowiek jest bardziej zahartowany w taki, dzięki zimnym prysznicom. Mówi się o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a po tym naszym dzisiejszym spotkaniu chyba wychodzi na to, że działa to w dwie strony. W zdrowym duchu też zdrowe ciało. Tak, 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 dokładnie. I bardzo fajnie, dziękuję, że też przypomniałeś o tym zahartowaniu. Ja od momentu, kiedy zacząłem praktykować właśnie te oddechy i też te zimne prysznice, nie chorowałem. Nie chorowałem. Były to oczywiście takie momenty, że gdzieś jakiś tam delikatny jakby wirusik się otarł o moje ciało, natomiast czułem wewnętrznie, że ciało sobie doskonale z tym radzi, że mam nic nie kombinować, nie szukać tutaj powodów i tak dalej. Czułem, że ciało sobie samo z tym pracuje i samo po prostu potrafi sobie z tym poradzić, prawda? Troszeczkę, wiadomo, trzeba było wesprzeć tam jakimiś witaminkami tak. I naturalnymi i to wystarczyło. Także tak, to jest jedna chyba z najważniejszych takich wartości, że bardzo hartujemy swoje ciało i wzmacniamy swoją odporność. Widzę tam słoneczko u Ciebie wyszło, bardzo ciepło się zrobiło chyba, co? Piękna pogoda. Zapraszam. Dzisiaj. Zapraszam, słuchajcie, to jest w ogóle piękny tutaj, piękna okolica. Ja pochodzę z Jarocina i tutaj mieszkam. A gdzie ty jesteś? Ja jestem w Parku Jarocińskim. Jest pałac. Tak, tu jest pałac. Pałac Radolińskich. I słuchajcie, miasto Jarocin z piękną historią muzyczną. Także zapraszam. No to może poprowadzisz tam te zajęcia tańca spontanicznego. Tak, tak. Wiesz co, ja już jakiś czas temu o tym myślałem, że tutaj właśnie to miejsce, ten park, w którym jestem, on jest cudownym miejscem właśnie, żeby poprowadzić, więc pewnie jeżeli taka przestrzeń się pojawi, to jak najchętniej. Uwielbiam, to jest również piękna, cudowna medycyna, w której jestem zakochany, w której jestem porwany wręcz i za każdym razem, kiedy prowadzę jakieś warsztaty, zajęcia, to z czystą taką intencją chcę zarażać też tą medycyną i dać takie doświadczenie, żeby też poczuli to uczestnicy, jak to jest być porwanym przez tą piękną medycynę tańca i ruchu. No tutaj damy pod filmem kontakt do Ciebie, żeby ludzie mogli się kontaktować. Ja też miałem okazję, miałem możliwość uczestniczyć w takim spotkaniu z Tobą. Z tego, co widzę i z tego, co zauważyłem po sobie na przykład, to Ty potrafisz, Ty chyba trochę byłeś chyba DJ-em kiedyś, nie? Ja miałem taką małą historię. Słuchaj, muzyka... Nadal jestem, ja jestem... DJ-em. No tak, cały czas jestem takim DJ-em. Takim innym słuchaj. Trochę DJ-em. Ale przypomniałem sobie, że już jako mały chłopiec, słuchaj, będąc gdzieś na jakichś takich uroczystościach tanecznych, słuchaj, ja porywałem, wiesz, wszystkie te babcie, wszystkie te ciotki po prostu. Zaraz, chwileczkę. Bo czy to przypadkiem już nie stajesz się z DJ-a Wodzirejem? Wodzirejem? Nie, bo Wodzirejem niedaleko mi do Wodzireja. A kim jest Wodzirej? Wodzirej jest właśnie tą osobą, która porywa ludzi do tańca. I ty no tak, potrafisz to no zrobić, tak. Bo generalnie to, co ja zauważyłem, to jest ta umiejętność w tobie, że ty masz jakby przez mikrofon, jakby prowadząc, mówiąc o tym, włączając odpowiednią muzykę, dobierając odpowiednie rytmy, potrafisz werbalnie ludzi odważyć troszeczkę, nie wiem, czy to dobre słowo, ale tych nieśmiałych ludzi, którzy nie umieją tańczyć, którzy nie lubią tańczyć, którzy się wstydzą, ty potrafisz po prostu jakby poprowadzić to w taki sposób, że ci ludzie zaczynają nagle poruszać tym swoim ciałem. Nawet nie chodzi o to, żeby to była jakaś forma konkretnego tańca przecież, tak? Tylko chodzi o to, żeby ten ruch jakby wypływał naturalnie, żeby był podziękowaniem, żeby był uniesieniem rąk, w rytm muzyki. I nagle okazuje się, że taka grupa 20-osobowa, zupełnie obcych sobie ludzi, nieśmiałych często, wszyscy zaczynają tańczyć i zaczynają pracować w sposób, który z boku może wyglądać jakby jak grupa tańczących ludzi, radosnych. Tak, tak, tak. No być może po części masz rację. Początek tego doświadczeń to jest w jakiś sposób taki, że dajemy się poprowadzić właśnie osobie, która taką przestrzeń otwiera, która się opiekuje taką przestrzenią. Natomiast ja bardzo często też zachęcam później do tego, aby pomimo słów, które padają gdzieś przez mikrofon, pomimo tych dźwięków, które gdzieś przez te głośniki idą, żeby podążać ze swoją intuicją, żeby podążać za mądrością swojego ciała, bo to jest największa wartość. Kiedy już dotykamy na takich zajęciach dostępu do tej swojej intuicji, do tej swojej wewnętrznej mądrości,
to już tam mamy ten dostęp. Już możemy to zaprosić też do swojego życia, do takiego codziennego życia, tak? I kierować się tą intuicją i tą wewnętrzną mądrością poprzez różne decyzje, poprzez różne kroki w swoim życiu, które podejmujemy. I do tego bardzo zachęcam. Ja uwielbiam, słuchaj, mam taką praktykę silent space in movement, czyli przestrzeń ciszy w ruchu. Kiedy nie ma muzyki, kiedy nie ma słów i poruszamy się tylko w rytmie życia, które nami porusza. I tam jest pięknych, cudownych historii, ile tam jest jeszcze do wysłuchania, ile tam jest do opowiedzenia. Za każdym razem, kiedy zapraszam uczestników do tej praktyki, pojawia się mnóstwo emocji, pojawia się mnóstwo historii. To jest tak cudowne. Pięknie to można właśnie doświadczać również w naturze, kiedy przy dźwiękach natury, ta natura nas jakby inspiruje do pewnego rodzaju ruchów, do pewnego rodzaju gestów, a jednocześnie czujemy, że jesteśmy bardzo połączeni z tym życiem, które w nas tańczy, które w nas się porusza. Zadajmy sobie pytanie, jak często wsłuchuję się w życie, które we mnie tańczy? Jak często? Jarku, kiedy ostatni raz wsłuchiwałeś się w życie, które w tobie tańczy? Dzisiaj rano. Po przebudzeniu. No super. No ja, pięknie, no ja tak samo każdego dnia. Natomiast patrząc w przestrzeni historii wstecz, ja nigdy tego wcześniej nie robiłem, prawda? No tak. Ja nigdy wcześniej tego nie tak świadomie, tak z taką obecnością otwieram oczy, budzę się, mówię wow, czuję jak we mnie tam wszystko to życie tańczy i to jest nasz wewnętrzny tancerz. Życie, które w nas płynie. Dziękuję Ci, Sławku. Dziękuję Ci, Sławku, serdecznie. No niestety nasz czas antenowy powolutku się kończy, natomiast Ty jesteś taką wielką skarbnicą wiedzy, takich ciekawych opowieści, że myślę, że zrobimy następny materiał, bo też jeszcze mamy tutaj kilka tematów ciekawych do omówienia, będziemy chcieli też o tym porozmawiać na naszej antenie. Tutaj temat wypraw męskich, kręgów męskich, wypraw, które organizowałeś, ojcowie, synowie, wyprawy na Kostarykę. To są takie rzeczy, które myślę, że warto byłoby w następnym odcinku poruszyć. Także spotkamy się na pewno, jeżeli będziesz chciał. Dziękujemy Ci jeszcze raz serdecznie za dzisiejszy wywiad. Pozdrawiamy. Trzymaj się. Cześć, Sławek. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Ciao, ciao.